Drogi przyjacielu, wpierdalajmy cię na minę, no. Stresuję się. Tak, to dobrze. Kurwa, mać, ja pierdolę. Już nie wiem. Poproszę cię, co? Oficjalnie zaczynamy rapowy quiz BY. Z naszym trzecim gościem jest Łukasz Paluszak. Tak, to ja. Daily Grind rapowy quiz. Lecimy z pytaniami. Pytanie numer 1. W 2010 roku jedynym zagranicznym gościem na płycie Kaczora przyjaźń Paul Wall. Chciałbym wymienić. No dobra, dawaj. To też ważne. To są ważne postacie dla polskiego rapu. Lil Dap, Jeru de Damaja, Afura, Paul Wall. Strzelam, że Paul Wall. Paweł Ściana. Paweł Ściana, brawo. Pytanie numer 2. Debiutancki album Malika Montany to Import Export, Haram Masari, Tijara 022. 022 to w ogóle był Kaz Bałagane, Lot 022, ale to był Haram Masari. Tak jest. Brudne pieniądze. Pytanie numer 3. Który z wymienionych raperów nigdy nie został popkillerowskim młodym wilkiem? Guzior, Kaz Bałagane, Białas, Tomp. O kurde, to jest pytanie. Idźmy drogą eliminacji. Guzior, Kaz Bałagane, Białas, Tomp, tak? Tak jest. No Białas był na pewno, to na pewno był, bo pamiętam nawet zwrotkę, wiem, że tam rapował o Air Maxach, fajne miał tam wersy, pamiętam to. Wydaje mi się, że Tomp był, bo Kaz Bałagane nie był na pewno. Na pewno nie był. No. Gadasz. To nie wiedziałem, czy Guzior, ale wiedziałem, że na pewno nie Kaz. Nie? Był Guzior w jednej nie poszedłby w to. W tych jednej z tych mocniejszych. Z Żabsonem, z Wackiem. To dobry skład, mówi. Pytanie numer 4. Może to jest koszyk pytań koników. Zobaczmy. No. Który z wymienionych raperów nigdy nie był oficjalnym członkiem grupy 36 Mafia? DJ Paul, Lord Infamous, Project Pat, Crunchy Black. No i to jest, kurde, właśnie to jest to. Na pewno DJ Paul, wiadomo, jest. Na pewno Crunchy Black był. I teraz tutaj Project Pat. To jest, kurde, to jest temat. To jest podchwytliwe pytanie. Bo Lord Infamous, kurde. Słuchaj, było ich 6. Ja bym obstawiał, że oficjalnym członkiem nigdy nie był Project Pat. Jest. Bo Lord Infamous tam na pierwszym Mystic Style chyba tam był, nie? DJ Paul, Juicy J, Lord Infamous, Crunchy Black, Crunchy Black i Gangsta Boo. Gangsta Boo, a nie Laszat. I to Laszat nie. Nie. Dawaj. Pytanie numer 5. Wymień trzech raperów, którzy oprócz 36 Mafii pojawili się gościnnie w hitowym numerze Stay Fly z 2005 roku. Mogą być również gościnki z oficjalnego remixu, bo był... Tiesto, ale to nie jest raper? Nie. Raperzy. Kurwa, tam był ten taki... Ty, mam taką dziurę, kurwa. Słuchałem tego niedawno. Nie wiem, tutaj zabiłeś mnie. Tam był na pewno ten, kurde, grubasek taki, który śpiewał tą taką ładną piosenkę i on, taki młody grubasek, nie? Dobrze mówię? Czy mylę? Młody grubasek? No. Grubasek był, ale nie wiem, czy taki młody. Nie wiem. W plecy, zobaczmy, no. Jak pójdzie dalej. No to ci mówię, kto był w oficjalnym singlu. Był 8-Ball, MJG i Young Buck. Proste chuj. W remiksie był Trick Daddy, Slim Thug i Project Pat. Pytanie numer 6. I to jest pytanie obrazkowe, wprowadzam, kurde, nowość. Żeby ci to od razu zobrazować, co się tu dzieje, to wrzucimy ci podgląd. Wymień trzech raperów z okładki albumu A Tribe Called Quest Midnight Murders wersja zielona. To jest ciekawostka taka, że wersji okładkowych były trzy. I wersja zielona jest najbardziej popularna. Zobacz to. Ale jesteś najgorszy. Ja pierdolę.
pierdolę, jaki ciężki kurwa old school. Żeby tutaj kurwa punch dał. Aha, to mam gadać, Ice-T, to ja wiem, no dobra. To jest De La Soul, ale kurwa, zaliczmy ich jako trzech. Dobra, tutaj jest Beastie Boys, kurwa. Heavy D. Dobra, nie uznaję tego. Musisz jeszcze jeden, żeby to uznać. Na naciąganie mógłbym ci zaliczyć przez dwa zespoły. Basterajki. Dobrze, bang. Dobra, mamy to. Pochowani w chuj. Afrika Bambata. No przecież tutaj kurwa. Too Short. Jest i chuj, rzeczywiście. To jest, ej, to jest kurwa koniec, bo... Pytanie numer 7 jest ciężkie. Ile jeszcze pytań? Jeszcze 3. Kurwa. 4, 7, 8, 9, no. 10. Mój drogi, Bobby Digital. No, Bobby Digital to alter ego jednego z wutangowych raperów. O kim mowa? Ghostface Killa, Jeeza, RZA, Ugat. Ja bym strzelił, nie wiem tego. Znam ten kurwa jakby, wiesz... Słyszałem to, ale nie wiem. Jeeza, strzelam. RZA. Albo to, albo to. Pół na pół, telefon do przyjaciela, halo. No i chuj. No i chuj, bombki strzelił. Dobra, lecimy dalej, mimo wszystko. Wymień 4 albumy grupy Outkast. Fuck me, kurwa. Nie wiem, poddaję się. Nie! Stankonia, kurwa. Jeden zmieniłeś jako jeden ze swoich faworytów. Stankonia, kurwa. Stankonia? No. No stary, ja miałem w ogóle problem ze zrobieniem tej 25, bo kurwa, ja nie pamiętam kurwa tytułów albumów i to jest mój problem. Wiem, znam ten problem. Musiałem kurwa sprawdzać kurwa po tych numerach, których słuchałem, wiesz, na przegranych CD-kach kurwa, bez tytułów. Ale to jest, wiesz... No klasyczek, no. Kultowe, takie najbardziej kultowe. Leżę, nie wiem. Oni nie będę się produkował. 6 albumów wydali. No, nie będę się produkował. Wymień. Southern Playalistic Cadillac Music. Oczywiście. Pierwszy. Tak. AT Aliens. Okej. Okay. Stankonia. Idlewild to był ten ostatni. I ten Speakerbox The Lot Speaker Below. Speakerbox The Lot Below. To też znany kurwa w chuj. Aquamin. To drugi. O, trzeci. Chuj z tym. Teraz będzie jeszcze weselej. No. Wymień. To jest stosunkowo proste. Wymień trzech raperów z przedrostkiem Young w ksywie i nie możesz wymienić polskich raperów. Bo wiem, że chciałbyś wymienić multiego. Young Buck, Young Tak i Young... Young Ma. Young MA. No. Okej, nawet nie pomyślałbym o niej, okej. Łukasz, ostatnie pytanie, numer 10, ratuj się. Daj żyć. No. Wymień trzech raperów z cyframi w ksywie. Mhm. 50 Cent. Yo. 8-Ball. 8-Ball, okej. Okay. Ale mi dałeś kurwa gówno, nie? Proste w chuj, nie? 102 Boys, kurwa. Dobre, podoba mi się. Ja pierdolę, nie? Okej, ale dajesz sobie jakiegoś... Isaac Zeben, kurwa. Okej, okay, ale to są zespoły. Miał być raper? Dawaj rapera jeszcze. Na banku garnie. Mac Ten, kurwa. Okej, okay, dobra. Jeszcze kogoś? Kurwa, no nie wiem, no... Tu jest Sixna. Tupac. No Tupac, kurwa. Royce the 5'9". No jest koniec, dobra, chuj z tym. Take 900. Tak, dobra. Dosyć już, chuj. Spice One. 21 Savage. Tak, 21 Savage. Wyjebałem się na trzech? Na trzech? Nie wiem. Wyjebałeś się na... No kurwa, na Outkaście, człowieku. Na awaria w chuj, na Stay Fly. To jest 3. Wyjebałeś się na Bobby Digitalu, to jest 7. No 3 chyba. Stay Fly, Bobby Digital i na Outkast. Łukasz Paluszak, 19 punktów. Za szczytne trzecie miejsce. Jesteś na podium dalej. W związku z tym... Że jesteś na ostatnim miejscu. Dostajesz od nas prezent. Jest dużo rzeczy bardzo starych, ale to tak jak ty, więc na pewno ci się spodoba. Dziękuję. Brawo dla Łukasza. Dzięki. To jest więcej sukcesów.